Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Wczoraj ukazała się najnowsza gazetka Just Kick It i mamy naprawdę bardzo, bardzo fajne dodatki, a są to oczywiście dwie saszetki z kartami. No, dawaj. No. Z Kataru. Sorry za odgłosy, ja tam Kuba się kąpię, także ja nagrywam ten odcinek wieczorem, nie miałem czasu wcześniej. Trzy karty limitowane, będą też tutaj, będzie tutaj 150 końców i jedna saszetka z naklejkami. Tutaj już widać, kto jest na limicie, więc otwieramy. Gazetka kosztuje 13,99, więc lecimy. Ciekawy jestem, co będzie w następnej. Więc otwieramy. Ja sobie tak ją szybko przejrzę. Wy już pewnie ją widzieliście, a może ktoś jeszcze nie widział, może ktoś sobie jeszcze nie zakupił. Co my tutaj z tyłu mamy? O, mamy Kasza, Pedri, Kamiński i Zalewski. Dobra, na okładce Cristiano Ronaldo, Mbappé i Neymar. Więc zobaczmy, co my tutaj mamy. Jest oczywiście reklama naklejek, więc fajnie. Mi się podoba ta kolekcja. Niesamowite rekordy Mistrzostw Świata. No, Mistrzostwa Świata wielkimi krokami się zbliżają. Tutaj kolejne rekordy. Tutaj mamy co? Pojedynek gigantów. No i oczywiście będzie fajny mecz Polska-Argentyna, Messi kontra Lewandowski. Misja Katar. No właśnie, zobaczymy jak to będzie. To może być ich turniej. No zobaczymy. Młodzi będą się chcieli wykazać. Spadek formy Mistrzów Świata. Okej. No i tutaj mamy Brazylię. Jest Vinicius oczywiście. Oni rządzą na boisku. Dobra, zobaczmy dalej. Tu są plakaty. Jest Karim Benzema, tutaj Messi, Harry Kane, Kevin De Bruyne. A tu kto? No nie kto inny jak Robert Lewandowski. Dobra, ja tylko sobie tak szybko przejrzę. Co tutaj jeszcze jest? No oczywiście zabawy. Złota jedenastka. Haaland. No gość ma bardzo fajny sezon. Zobaczymy jak będzie dalej. Tutaj oczywiście dalej zabawy. Tutaj nasi czytelnicy. Czyli nasi, w sensie czytelnicy Just Kick It'a. I zaraz zobaczymy, co będzie w kolejnej gazecie, bo jestem strasznie ciekawy. Większość z was pewnie już wie, ale ja jeszcze nie wiem. Będą kolejne dwie limitki i 8 kart, czyli jedna saszetka i dwie limitki. No to w tej gazecie jest dużo lepiej. Czy coś jeszcze z kolekcji? To. Dobra, nic nie pominąłem? Nie. Będą dwie limitki, jedna saszetka. No nieważne. Dobra, gazetka idzie sobie tutaj. Mam nadzieję, że mi nie spadnie. Ja tu się przygotowałem, ciach. Mamy pierwszą limitkę. Tu jest pierwsza limita. A tu mamy drugą limitkę. Więc damy sobie tutaj. Ja nie będę tu robił żadnego pojedynku, no bo bez sensu robić pojedynek z gazety. Ale jak ktoś lubi, niech sobie robi. Wiecie o co chodzi? Dobra, 150 końców. A, ja nie gram, więc kodzik mogę wam dać. Proszę bardzo. Tu sobie niech będą końsy. Ok, mamy saszetkę z naklejkami i dwie saszetki z kartami. Więc dobra, sprawdzimy co ciekawego tutaj nam wpadnie. Bardziej no mi, bo ja to otwieram przecież. Dobra, tutaj macie kodzik ode mnie. Co za karta, jakaś taka twarda ta karta. Ok, tu mamy pierwszą kartę zwykłą, ale tak fajnie tutaj z tyłu się świeci. Ok, gdzie jest karta specjalna? Nie mam pojęcia, namieszane tutaj. Tu karta Hero. Mamy Mbappé. I zaraz zobaczymy, czy tu będzie karta specjalna? Nie wiem. Dobra, mamy tutaj jeszcze Van Dijk'a. Ahmeda. I karta specjalna z Australii. Więc fajnie. Kuba chce piciu, tam słyszę. W oddali. Ok, lecimy z drugą. Zobaczymy, cóż tu będzie. Możecie napisać w komentarzu, co wam się ciekawego trafiło. Proszę bardzo, kodzik. I jedziemy. Tutaj mamy Bernardo Silva na początek. Mamy kartę świecącą specjalną Fans Favorite Perisic. No i tu chyba będą już same bazówki, coś mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Ale żadnego Polaka rodaka nie trafiłem, niestety. No i dokładnie tak to
wygląda u mnie w saszetkach jeszcze naklejki, więc tu był fans, a tu mamy zawodników z Australii. Bardziej mi się podobają te karty. No, chociaż podobne są. No dobra, nieważne. I zobaczymy, co nam się trafi w naklejkach. Ja naklejek nie będę wklejał do albumu. Będę sobie trzymał w stronach takich fajnych. Zresztą pokażę Wam kiedyś. No i dobra, zobaczymy, czy coś fajnego nam tutaj w naklejkach wpadnie. Jimeneza mamy tutaj na początek. Czy jakiś Polak nam tutaj wpadnie? Silva i... No niestety, żaden Polak się tutaj nie trafił. Dobra, piszcie w komentarzu, co Wam ciekawego wpadło w Jaski kicie. To było na tyle w tym odcinku. Ja Was pozdrawiam serdecznie i widzimy się już niedługo. Oczywiście zrobimy sobie turniej, tak jak to zawsze robię. No i oczywiście z FIFA się też pobawimy. Tą taką, wiecie, normalną. FIFA 23. Dobra, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!